72. rocznicę wybuchu II wojny światowej uczczono także w naszym regionie. W Sieradzu uczestnicy uroczystości spotkali się na cmentarzu w Męce pod pomnikiem bohaterów września. Obok kombatantów oraz przedstawicieli wielu różnych środowisk społecznych i politycznych, służb mundurowych, a także nauczycieli i uczniów szkół powiatu sieradzkiego, przybyli tu także parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz samorządowych. Prezydent Jacek Walczak w swoim przemówieniu przypomniał trudną drogę naszej ojczyzny do wolności, gdy po 123 latach zaborów jedynie na 21 lat odzyskała niepodległość. A rok 1939 rozwiał wszelkie wątpliwości co do pokojowej przyszłości naszego kraju i całego świata. Podczas sławnego przemówienia w Sejmie ówczesny minister polityki zagranicznej Józef Beck powiedział: my w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Potrafiliśmy dać przykład i obudzić sumienie świata, kontynuował prezydent. Tych, którzy ten przykład bohaterstwa światu dali, wspomniano w apelu poległych. Obrońcy Wizny i Węgierskiej Górki, którzy w heroicznej walce stanowiliście o tym, co dla naszej ojczyzny jest najważniejsze, a stanowiliście o prawie do suwerennego i niepodległego bytu. Stańcie do apelu! W Zduńskiej Woli uczestnicy obchodów rocznicowych spotkali się w centralnym punkcie miasta na Placu Wolności przy płycie upamiętniającej pomordowanych w walce o niepodległość. Prezydent Piotr Niedźwiecki, wspominając wydarzenia tamtych dni i odnosząc je do czasów teraźniejszych, powiedział, że naszym zadaniem jest budowanie świata bez wojny. Z tymi słowami zwrócił się przede wszystkim do młodych. Dzisiaj stoi przed nami, ma wielką szansę budowania świata bez wojny. Dzisiaj nie musimy udowadniać swojego patriotyzmu, sięgając po broń i broniąc ojczyzny. Dzisiaj trzeba patriotyzmu, czynu, pracy, odwagi w budowaniu. Weterani wojenni doskonale pamiętają tamte chwile. 1 września 1939 roku był przecież tak samo ciepły i słoneczny jak teraz. A dla nas, małej już garstki weteranów, odległy czas jest jak gdyby wczoraj. Wciąż w nas jest chwila, kiedy drżała ziemia, a wrogowie rozdzielali nasz kraj. Takie wspomnienia musiały wzruszyć. Jednak w sercu mieliśmy twój obraz w Polsku. Specjalnie na tę okazję młodzież z gimnazjum nr 1 przygotowała montaż słowno-muzyczny. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. W łasku kombatanci, duchowieństwo, żołnierze, nauczyciele i uczniowie oraz przedstawiciele władz samorządowych spotkali się natomiast na cmentarzu parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i świętego Michała Archanioła. Tu także wspominano bohaterów kampanii wrześniowej i ofiary hitlerowskiej napaści. Po apelu poległych hołd oddano im także salwą honorową. Podobnie jak we wszystkich miastach naszego regionu, złożono wieńce i wiązanki kwiatów w miejscu nawiązującym do tamtych dramatycznych wydarzeń. Tu w Łasku, pod tablicą poświęconą żołnierzom Armii Łódź, poległym we wrześniu 1939 roku, głównie z 36. Pułku Legii Akademickiej.